Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym wydaniu programu Wędkarskiego Woble. Pewnie wielu z Państwa zastanawia się, co ja tutaj robię. Proszę się nie denerwować, ja również. Dlatego, że też na wstępie zaznaczam, że jestem całkowitym wędkarskim dyletantem. Niemniej jednak temat dzisiejszego odcinka jest na tyle ciekawy, że pozwoliłem sobie wkręcić się w jego prowadzenie. A tematem tym będzie wędkarstwo na dalekiej północy, konkretnie oczywiście w Skandynawii, a jej szczegóły przedstawi nam nasz tradycyjny prowadzący Mariusz Getka ze Szczecińskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Cześć Mariusz. Witam Państwa, witam Ciebie Adrianie. No właśnie, czy wokół Szczecinka mamy tak mało akwenów, występuje tak mało gatunków ryb, że jeszcze potrzebujecie jechać tak daleko? Wędkarstwo to przede wszystkim wyzwania. Każdy z nas gdzieś zaczynał, ale każdy też ma marzenia. Ja zaczynałem na jeziorze Trzesiecko, łowiłem na jeziorze Białe, praktycznie poznałem większość akwenów wokół naszego miasta. Natomiast już jako mały chłopiec marzyłem o tym, żeby poznawać inne łowiska, penetrować je, łowić inne gatunki ryb niż możemy łowić tutaj na co dzień, bo pomimo tego, że po jeziorze Drawskie to jest całe spektrum łowisk i całe spektrum ryb, są gatunki, których tutaj złowić nie możemy. Marzyłem o mistycznych halibutach, wielkich, ogromnych rybach. Marzyłem o tym, żeby zobaczyć nową kulturę i w sumie uważam, że właściwie po części moje marzenia się spełniły. Zakochałem się w Norwegii, byłem tam pierwszy raz w roku 2003. Od tamtego roku właściwie jestem tam rokrocznie, czasami dwa, czasami trzy razy w roku. Nie dlatego, że uważam, że nasze łowiska nie są ciekawe, tylko dlatego, żeby móc połowić innych gatunków ryb. Każdy ma jakieś swoje zainteresowania. Ja na przykład bardzo kocham samochody i lubię jeździć w miejscach, gdzie ta kultura motoryzacyjna jest czymś egzotycznym, jest całkiem inna niż u nas. Czy to właśnie w przypadku wędkarzy te wyjazdy na daleką północ właśnie oznaczają coś podobnego? Mi wyjazdy na północ, wyjazdy do Skandynawii przede wszystkim, jakby otworzyły horyzonty. Ja pamiętam moją pierwszą wycieczkę do Norwegii, tak jak powiedziałem, to był rok 2003. Po powrocie napisałem artykuł do jednej z wędkarskich ogólnopolskich gazet i w tym artykule napisałem jedno zdanie, że zabrałbym włodarzy miast leżących nad Parsentą do Morum. To jest takie miasto w Szwecji, które praktycznie wędkarzami stoi. Tam się zaczyna sezon połowu troci, przyjeżdżają wędkarze troci i łososia, przyjeżdżają wędkarze z całego świata. Przyjeżdżają wędkarze nie mając gwarancji tego, że wylosują licencję, bo licencję trzeba losować. To nie jest tak jak u nas, wykupuje się pozwolenie i wiadomo, że się będzie łowiło. Tam tak nie jest, więc zrobiłem coś takiego. Po iluś latach okazało się, że to był już proroczy sen. Włodarze z miast leżących nad Parsentą przejęli Parsentę. Teraz Parsenta zaczyna triumfować, jest bardzo rybną rzeką, są tam piękne, kapitalne trocie, zdarzają się łososie, jest nowy gospodarz, Związek Miast Gminy Rzecza Parsenty, więc to pokazało mi, jak może być zorganizowana turystyka wędkarska i jakie profity można ciągnąć z turystyki wędkarskiej, jak społeczność lokalna może zarabiać na turystyce wędkarskiej. Wiele z tych rzeczy udało się przełożyć na nasz tutaj pojezierny grunt. Jeszcze nie wszystko, natomiast jesteśmy na dobrej drodze, aby było coraz lepiej. No właśnie, wspomniałeś o turystyce wędkarskiej. To już jest prężnie dziś działająca gałąź biznesu, szczególnie tam właśnie na północy, ale ty chyba tak troszeczkę przecierałeś te szlaki. Musiałeś poznawać wszystko na nowo, uczyć się na żywym organizmie. Tak było, natomiast jakby nie żałuję, ja cieszę się, że trafiłem na podatny grunt tutaj u nas, bo to, o czym mówiłem, wielu moich rozmówców pukało się w czoło, mówiło, to się nie da. Jednak się dało to, że teraz o Szczecinku, o regionie, o naszym powiecie, właściwie o całym powiecie żodrawskim, mówi się jak o wędkarskim Eldorado, to też jest zasługa tych moich wyjazdów. Więc nie jeździłem po to, żeby się nałowić, ale także obserwować. Zresztą ja często tam nie łowię, a obserwuję, jak to wszystko jest zorganizowane, jak to działa. Wioska moja, wioska, do której jeżdżę rokrocznie, Skarzwak, najbardziej na północ wysunięta wioska rybacka na świecie. Pamiętam, oni też się uczą od nas. Jak tam pojechałem pierwszy raz, tam była jedna baza wędkarska. Później mój przyjaciel Rafał Faruga z Katowic otworzył tam kolejną bazę. Na chwilę obecną jest tam 5 baz wędkarskich, więc oni też widzą, mimo tego, że wioska wymierała, jaką siłą napędową są turyści, jaką siłą napędową są wędkarze. A to, że przyjeżdżają tam wędkarze z całego świata, to też pozwala jakby jeszcze rozszerzać nasze horyzonty. Gotowy do działań? Gotowy do działań. Operacyjnych? Pełen nadziei. I czego tam jeszcze?
Jesteśmy na przełomie zimy i wiosny, to tak naprawdę, żeby zaplanować fajny urlop, ostatni przysłowiowy gwizdek, no właśnie, jak wygląda planowanie, jak wygląda od kuchni ta turystyka wędkarska, co musiałbym zrobić, żeby na przykład właśnie udać się do któregoś z tych krajów? Są wyspecjalizowane biura podróży, które się zajmują tego typu usługami. Wędkarze to jest prężna ich klientela, to jest klientela dość zasobna, aczkolwiek też trzeba powiedzieć od razu, że to nie jest tak, że wyjazd na zagranicę, tak jak w tym wypadku mówimy o Norwegii, to są gigantyczne pieniądze. Nie, jeżeli sami zorganizujemy taki wyjazd, a też to można zrobić, oczywiście to kosztuje troszeczkę wysiłku, trzeba poszperać w internecie, trzeba znaleźć jakąś bazę, może popytać się znajomych, którzy już gdzieś tam byli, to nie muszą być wielkie pieniądze. Rejs po Bałtyku kosztował nawet 250 zł za jeden dzień. Tam jesteśmy z reguły 10 dni, więc to jest 2,5 tysiąca. W takich pieniądzach już możemy się zmieścić. Oczywiście ja nie mówię, że w każdej bazie, bo im wyżej na północ, im te bazy są bardziej renomowane, tym one są droższe. Natomiast można skorzystać z wyspecjalizowanego biura podróży, a można to zrobić samemu. Ja, ponieważ od wielu, wielu lat jeżdżę z tą samą paczką tak naprawdę, a zakochałem się w przylądku północnym i tak jak mówiłem wcześniej już w wiosce Skarzłak. Sam organizuję wyjazdy ze znajomymi, jeździmy tam w kameralnym zespole, to jest 6, czasami 12 osób, bierzemy dwa domy, cieszymy się swoim towarzystwem i tym, co możemy tam zobaczyć i przede wszystkim, co możemy łowić, a możemy łowić tam naprawdę wielkie, gigantyczne ryby. Domyślam się, że za cel podróży należałoby obrać któryś z trzech krajów, Finlandia, Szwecja, Norwegia, ale czy jest wśród nich jakiś faworyt? To zależy, co preferujemy. Finlandia, piękne, niesamowite jeziora, piękne rzeki. Podobnie jest w Szwecji. W Szwecji oczywiście mamy jeszcze, dochodzą nam szkiery, w których możemy łowić także kapitalne szczupaki, kapitalne okonie. Natomiast ja od wielu, wielu lat jestem sympatykiem łowienia w słonej wodzie, uwielbiam słoną wodę. Na Pojezierzu Drawskim nałowię się ryb słodkowodnych, więc tam chcę łowić słonowodne. Wybieram Norwegię, a jeszcze punkty, do których jeżdżę, oczywiście zaczynałem wcześniej w Norwegii Środkowej, a teraz sama północ, to są dzikie łowiska, to są łowiska jeszcze nieprzełowione, często mam wrażenie, że jestem pierwszym wędkarzem, który tam łowi, więc dlatego właśnie ja jeżdżę tam. Wspominasz o dzikich łowiskach, stąd też moje pytanie, jak wygląda infrastruktura wędkarska, jak wygląda możliwość noclegów, jak to jest z domkami nad łowiskami, czy też na szlakach turystycznych, bo przecież jeżeli ktoś by zdecydował się z rodziny z nami jechać, to też, a niekoniecznie chciałby łowić, no to też mógłby na przykład podziwiać okoliczną przyrodę. To jest właśnie zderzenie dwóch światów, naszego polskiego, właściwie tego europejskiego i skandynawskiego. Tam infrastruktura wędkarska rozwinięta jest niesamowicie. Przystanie, stanice, wypożyczalnie sprzętu, domki. Generalnie możemy, jeżeli chcemy tam pojechać wędkować, mamy zapewnione niemalże wszystko, poza sprzętem wędkarskim, który powinniśmy zabrać z sobą. Co więcej, tu mówimy o wędkarzach, ale nie tylko wędkarze. Ja często zabieram ludzi, będąc w Norwegii, na rozmaite wycieczki, po to, żeby można było poznać kraj, poznać kulturę, zobaczyć walory poszczególnych miejsc. I co ludzi urzeka na szlakach, to to, że spotykamy domki. Domki, które są zamknięte, ale one są zamknięte na skobel. Tam po prostu się otwiera, wchodzi się, tam jest woda, tam jest kawa, herbata, tam jest drewno, jeżeli jest zimno, żeby sobie napalić w piecyku. Pamiętam w 2019 roku grupa moich przyjaciół, jakim pokazałem, otworzyłem ten dom, mówię, że zapraszam. Byli zdziwieni, myśleli, że to opłaciłem, to nie jest opłacone. O to zadbała Norwegia, państwo Norwegii. Oczywiście to miejsce musimy zastać w takim stanie, jak wychodzimy, w jakim zastaliśmy w momencie, kiedy do niego wchodziliśmy. Nie śmiecimy, nie brudzimy, korzystamy z tego, co mamy. Mam nadzieję, że doczekamy takich czasów, że będzie podobnie u nas. Tak samo jest na łowiskach. Na łowiskach są domki, są paleniska, przy paleniskach jest drewno. Podobnie już jest w Szczecinku, bo przecież mamy, czy na Mysie Wyspie, czy na plaży na Świątkach mamy drewno przy paleniskach, natomiast tam to jest praktycznie przy każdym łowisku. Skandynawia, kraje skandynawskie o to dbają, natomiast dbają też o to, żebyśmy szanowali tą przyrodę. Jeżeli przyjdzie nam do głowy jakiś dziwny pomysł, żeby cokolwiek zniszczyć, no egzekwują swoje prawa w sposób godny podziwu. Kłusownictwo także jest tępione, zresztą nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby łamać przepisy obowiązujące w Norwegii, w Skandynawii. Tak samo jak nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby przekroczyć, wracając do samochodów, tam prędkość o 1 km na godzinę, bo ten 1 km
kilometr może nas naprawdę bardzo srogo kosztować. To nie jest tak jak u nas, że 10 kilometrów, nic się nie dzieje, tam jeden, to już jest złamanie przepisów. W opinii publicznej, gdy pyta się o Norwegię, odpowiadają najczęściej, że największą atrakcją turystyczną jest osławiony Nordkap, ale to chyba nie jedyne miejsce warte uwagi. Cała Norwegia jest piękna i cała Norwegia jest różna. To jest bardzo zróżnicowany kraj. Norwegia Środkowa jest inna, Norwegia Północna, Norwegia Południowa. Jeżeli chciałbym, zresztą chcę zabrać rodzinę swoją tam, no to pojedziemy tutaj na południe. Tam jest wiele rzeczy do zobaczenia i nie ma tak surowej przyrody. Z kolei Norwegia Północna, a to już jest ekstremum. Jeżeli ktoś chce sobie wyobrazić, jak wygląda życie na Marsie, jak wygląda Mars, to ja zapraszam na północ, na wyspę Magerøya, na której mieści się przylądek północny. Skały, porosty, bardzo surowa przyroda, niemniej jednak piękna, inna od tej, do której przywykliśmy. Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że jadąc tam nawet w czerwcu, w lipcu, należy zabrać ciepłe ubrania, bo ja dwa lata temu wylatując właśnie w czerwcu z Berlina, gdzie mieliśmy 38 stopni ciepła, w Norwegii na Nordkapie mieliśmy maksymalnie 6 stopni, przeważnie temperaturę koło zera i śnieżyce. W momencie, kiedy wylądowaliśmy i opiekun bazy powiedział nam, że pojutrze będzie śnieżyca, puknęliśmy się w czoło, natomiast po dwóch dniach wiedzieliśmy, że to jednak on miał rację. Wymienię teraz kilka nazw, a ty poproszę, opisz nam je, czego to wszystko dotyczy. Smola, Hitra, Sula, Sarnes, Skarsvåg. Tak, to są miejsca, które są bardzo mocno związane z moim wędkowaniem w Norwegii, miejsca, które dobrze znam, nawet bardzo dobrze znam, w których staram się bywać co jakiś czas. Oczywiście o ile praca zawodowa pozwala, o ile zdrowie pozwala. Sytuacja pandemiczna, bo wiemy, że w zeszłym roku bardzo, bardzo mało wyjazdów do Norwegii doszło do skutku. Natomiast ja staram się w tych miejscach bywać. Ostatnie dwa miejsca, które wymieniłeś, czyli Sarnes i Skarsvåg, to są dwie wioski, dwie osady właściwie na przylądku północnym, na wyspie Magerøya, czyli ten osławiony koniec Europy. Jedna, Sarnes, znajduje się na jej południowym krańcu, Skarsvåg to już jest północ, kilka kilometrów do Nordkapu. Miejsce moich wypraw, miejsce, za którym tęsknię tak naprawdę przez cały rok, bo Norwegia ma taką magię w sobie, że jak stamtąd wyjeżdżam, marzę o tym, żeby być w domu, natomiast jak dojeżdżam do domu, myślę o tym, jak będzie wyglądał mój następny wyjazd. To teraz przejdźmy to, co interesuje nie tylko wędkarzy, bo też postronnych obserwatorów w tym sporcie najbardziej. Ryby, metody, rekordy. No właśnie to jest to, czym różnią się łowiska norweskie od łowisk bałtyckich. W Polsce mieliśmy szansę złowić dorsza na naszym Bałtyku jeszcze wtedy, kiedy można było wędkować na nim. No i te dorsze łowiliśmy. Czasami zdarzało się bardzo rzadko złowić plamiaka, częściej zdarzało się złowić czarniaka. Czasami także makrele. One nie były tak rzadkie jak te gatunki, które wymieniałem wcześniej. O halibucie nie słyszałem, więc tych ryb było bardzo mało. Natomiast ja w Norwegii na chwilę obecną złowiłem już około 20 gatunków ryb i jest jeszcze wiele, które chciałbym złowić. Właśnie w roku ubiegłym chciałem się nastawić na rekiny śledziowe, bo one w okolicach wyspy Magerøya właśnie w miesiącu lipcu, sierpniu są. Piękne, waleczne, gigantyczne ryby. Tej ryby jeszcze nie mam na rozkładzie, ale tak, widzicie, łowimy tam piękne halibuty, naprawdę piękne, największe flądry świata, największy halibut, jakiego ja widziałem, niestety nie ja go złowiłem, miał prawie 230 kilo, to jest po prostu gigant. Mój rekord to jest 70 kilo, więc to nie jest duża ryba, natomiast nie jest duża ryba, to jest na nasze warunki bardzo duża ryba, natomiast jeżeli chodzi o halibuta, to nie jest gigant. Łowimy gigantyczne dorsze, takie dorsze między 20 a 30 kilo, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja marzę o tym, żeby złowić dorsza, który będzie miał czwórkę z przodu. Oczywiście te ryby, większość tych ryb wypuszczamy, żeby było jasne, dlatego że nie jesteśmy w stanie przede wszystkim ich zabrać, ale też nie po to tam jedziemy. Nie jedziemy tam w celach zarobkowych i dlatego, żeby nabrać rybiego mięsa, tylko po to, żeby mieć wrażenia. Rdzawce, bardzo waleczne, sportowe ryby, czarniaki, bardzo waleczne ryby, zębacze, ryby przerażające, ryby, które potrafią zmiażdżyć skałę, żeby dobrać się do kraba czy do jakiegoś innego żyjątka, które w tej skale żyje, natomiast ich mięso to jest niesamowity rarytas. Ale poza tym łowimy też kraby królewskie, bo sołtys z wioski, do której jeździmy, odpowiednik naszego sołtysa, ma pozwolenie na łowienie tych krabów, więc jemy kraby królewskie. Uczta niesamowita. Nie złowiłem jeszcze morszczuka, bardzo chciałbym złowić morszczuka. Łowiliśmy tam piękne molwy, piękne brosmy, piękne karmazyny. Mógłbym długo wymieniać, natomiast myślę, że nie starczyłoby nam czasu antenowego.
Jak już wspomniałem, nie jestem szczególnym miłośnikiem ryb, natomiast kocham ogólnie rzecz biorąc florę i faunę i pewnie Norwegia dostarczyłaby mi w tej materii niesamowitych wrażeń. Ja kocham góry i kocham morze. W Norwegii mam połączenie gór i morza i do tego jeszcze mam przyrodę, jakiej u nas nie mam. Aczkolwiek to samo mówią Norwegowie, którzy przyjeżdżają w nasze tereny, że tutaj mają przyrodę, której nie ma u nich. Wszędobylskie renifery, jest ich tyle, że trzeba uważać, jak się jeździ. Trzeba jeździć bardzo ostrożnie. Potrafią wejść na drogę, one są w ogóle niepochliwe. One potrafią z drogi nie chcieć zejść. Trzeba, nie wiem, klepnąć jakiegoś w bok, żeby się ruszyły, żeby się wystraszyły. Więc trzeba na to uważać. Bardzo dużo łosi. Jest ich naprawdę ogromne ilości. To, co u rzeka, kiedy się pływa, to orły, które są bardzo częstym widokiem, które potrafią zebrać rybę, którą my wyrzucamy. Swego czasu trafiliśmy na tarło takich małych rybek. Nie wiem nawet, co to był za gatunek. Mieliśmy bardzo dużo morświnów, ale mieliśmy też orki, mieliśmy walenie, które wokół nas pływały. Jedna z przygód życia, taka, która dostarczyła mi ekstremalnych emocji, to jest moment, kiedy jakieś 30 metrów od nas wynurzył się wielki wieloryb. Myślałem, że łódź podwodna po prostu się podnosi. Na szczęście przed naszą łodzią, malutką łodzią, z powrotem wszedł pod wodę. Emocje niesamowite, doznania niesamowite, czasami nawet warto dłużyć wędkę. Ja to często robię, siadam, obserwuję, patrzę, jak wygląda przyroda. Bajeczne maskonury, ptaki, które w ogóle nie pasują do klimatu północy, bo one bardziej mi się kojarzą z jakimiś ciepłymi krajami i z kolorowymi papugami, natomiast to wszystko mamy tam jak w pigułce. Ale to wszystko możemy podziwiać, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, gdy jest na tyle ciepło, że chce nam się w ogóle wyjść na świeże powietrze. Co więc robić, gdy tych warunków nie ma tak dobrych. Problem każdego wędkarza. Jedziemy na koniec świata, bo jednak ze Szczecinka do miejscowości Skarzwak mamy 3000 kilometrów. Co więcej, nie mamy autostrad, więc nie możemy sobie pogonić. Gdybyśmy pędzili gdzieś do Francji, do Hiszpanii, to możemy jednak przez Niemcy, czy w ogóle przez pół Europy przylecieć dość szybko. Tam nie ma, tam są ograniczenia, więc jedziemy te 3000 kilometrów, dojeżdżamy do bazy i się dowiadujemy w bazie, że nie możemy przez najbliższe kilka dni wypłynąć. No to się zdarza. Natomiast jeżeli pozna się jakieś miejsca, a uważam, że temu też służą podróże, żeby właśnie poznawać miejsca, można robić wiele rzeczy. Na samej wyspie Magueroa trzeba zobaczyć centrum turystyczne, osławione centrum turystyczne. Tam jest ten słynny globus, przy którym praktycznie fotografuje się cały świat. Przed centrum jest wielki parking, gdzie dominują samochody z Włoch. Dla nich to jest jakiś taki chyba cel życia dla Włochów, żeby z południa Europy dojechać na samą północ. Jest mnóstwo kamperów. Jeżeli chodzi o statki, które dopływają do miejscowości Honningsvåg, to jest ostatni port przed Nordkapem. Bardzo dużo Azjatów. Dominują Chińczycy. Jest ich naprawdę mnóstwo. Autokary pełne tej właśnie nacji dojeżdżają na Nordkap. Tam warto pójść z wielu powodów. Globus to jest jedno, tak? Zobaczyć urwiska, zobaczyć ten osławiony koniec naszego kontynentu, to jest druga rzecz, choć tak naprawdę to nie jest koniec naszego kontynentu, bo bardziej na północ wysunięty jest taki malutki cypelek, który widać z tego Nordkapu, na którym się znajdujemy, ale tam nie dałoby się postawić centrum turystycznego. Norwegowie są też pragmatyczni, więc zrobili to tutaj na tym swoim płaskowyżu. Jest tam kino, w którym warto zobaczyć film. Oczywiście za cenę wstępu ten film już mamy gratis. Pokazuje nam historię Nordkapu, pokazuje nam Nordkap, pokazuje nam życie na Nordkapie. Są restauracje, sklepy z pamiątkami, kaplica, która robi niesamowite wrażenie, bo wykuta w skalę, tarasy widokowe, więc tam trzeba być. Mamy wioskę Siedlvik, wioska otoczona legendą. Niedawno amerykańska telewizja o niej robiła program. Podobno miejsce nawiedzone. Jak głosi legenda swego czasu, w małej zatoczce, która znajduje się przy tej wiosce, jest mała wysepka. Na tej wysepce podobno palono czarownice. Efekt jest taki, że do dzisiaj wioska jest nawiedzona, jest odcięta w ogóle od lądu. Nie można do niej dojechać, można dojść tylko przez góry. Tam mamy 3 godziny prawie drogi przez góry, żeby do niej dotrzeć. Gasną tam jednostki, topią się statki, więc coś z tą wioską jest nie tak. Czasami mieszkają tam tylko rybacy okresowi, którzy poławiają łososie. Osoby, które tam zamieszkiwały czasowo, mówią, że słychać jakieś dziwne kroki, więc miejsce bardzo, bardzo dziwne. Jestem nie tyle może miłośnikiem historii, co bardzo lubię
stare dzieje, coś, co wiąże się z ciekawą przeszłością. Czy również na Nordkapie coś byś mógł zaproponować dla mnie? Może na samym Nordkapie niekoniecznie, natomiast sama podróż na Nordkap już potrafi być ekscytująca. Ja staram się zaplanować tą drogę tak, żebyśmy za każdym razem zahaczali o Rovaniemi. Rovaniemi, czyli miejsce, które zamieszkuje Święty Mikołaj. Pamiętam, jak zabrałem swego czasu syna tam, to już był 11-letni chłopiec, który przestał wierzyć w Świętego Mikołaja, nie ma Świętego Mikołaja. W tym wieku już nie obowiązkowo się nie wierzy. To już jest tak, z automatu już nie wierzymy w Świętego Mikołaja i gdybyście, szanowni państwo, zobaczyli jego minę w momencie, kiedy wyszliśmy do biura Świętego Mikołaja i Mikołaj zapytał się, skąd my jesteśmy, ona była po prostu bezcenna. Chłopaka zamurowało. Warto w tym miejscu być. Warto zobaczyć pocztę Świętego Mikołaja. Oczywiście wiemy, jak to jest, jak wokół tego jest obudowana historia. Natomiast co jest piękne, to to, że właśnie te nacje skandynawskie potrafią takie miejsca pielęgnować, odpowiednio zadbać o reklamę. Zjeżdża tam cały świat bez względu na wiek. Ja tam widziałem ludzi, którzy byli w wieku bardzo podeszłym i widziałem dzieci, które praktycznie były noszone w nosidełkach, więc warto być w Rovaniemi. Warto zajechać do Kautokeino, to jest stolica Japonii, jedyne miejsce na świecie, gdzie jeszcze w szkole średniej uczy się hodowli reniferów. Takiego innego miejsca nie ma. Warto tam być, tam jest też fajne muzeum, warto to zobaczyć. Jeżeli mamy trochę czasu, możemy zajechać do Narwiku. Narwik, historia II wojny światowej, więc tych miejsc związanych z całą Skandynawią, bo dla mnie oczywiście celem jest Norwegia, natomiast ja delektuję się całą Skandynawią, chłonę ją, jest bardzo wiele, ale przede wszystkim jest ta dzika przyroda, która jest nieskażona, przyroda, która jest eksploatowana w sposób zrównoważony, tego powinniśmy się uczyć od Skandynawów. Powtórzę to po raz trzeci, że nie jestem miłośnikiem ryb, niemniej mocno zaintrygowałeś mnie, zaciekawiłeś i chyba byłbym skłonny nawet pojechać z tobą po prostu jako towarzysz. Niemniej jednak od razu myślę o mojej żonie, która pewnie zadałaby ci pytanie, no dobrze, ale dlaczego na przykład nie obieracie za kierunek, nie wiem, Półwyspu Iberyjskiego? Przecież tam też jest morze i tam też są ryby. Tak, tam jest morze, tam są ryby, ale przede wszystkim są inne. To morze jest dużo bardziej eksploatowane niż łowiska północy. Poza tym, i tutaj to jest to, czego nie lubi moja małżonka, tam jest znacznie cieplej niż na północy. Ja jednak wolę chłód, wolę tą przyrodę bardziej dziką, mniej zurbanizowaną, mniej eksploatowaną. Jeżeli chciałbyś pokazać rodzinie właśnie takie miejsce, to ja zapraszam Ciebie do Skandynawii. Wierz mi tylko, że to jest zaraźliwa choroba, pojedziesz tam raz, będziesz chciał wracać do niej wielokrotnie. Być może na testy kolejnych samochodów, bo po tych krętych dróżkach, na tych krętych dróżkach mógłby się testować. Polecam drogę troli na tej drodze, myślę, że nie jedno auto wyzionałoby ducha. Natomiast jest co oglądać w Norwegii, jest co oglądać w Skandynawii. Poza tym aspektem wędkarskim, który niewątpliwie jest magnesem, który mnie tam ściągnął, jest wiele innych rzeczy, które są warte zobaczenia. A o tym, że Norwegia czerpie ogromne profity z turystyki, nie tylko wędkarskiej, świadczą dane statystyczne, które co roku ten kraj publikuje. To mając nadzieję, że żona tego nie ogląda, ustalmy, że w razie co zostawiamy ją w domu. Oczywiście wszystko w myśl zasady, że warto podróżować, bo podróże kształt. Tak, szanowni państwo, ja też wam polecam wyjazdy, także wyjazdy wędkarskie, bo żeby docenić to, co mamy tutaj, warto patrzeć na to, co inne kraje mają nam do zaoferowania. Ja jeszcze a propos przygody, przyrody, dodam taką anegdotę, że swego czasu dzieci z wioski, w której ja zamieszkuję, będąc w Norwegii, przyjechały do Europy. Po powrocie z Europy zadano im jedno pytanie. Co was, dzieci, fascynowało w Europie? Odpowiedziały chórem: drzewa. Tam nie ma takich drzew jak u nas. Fascynująca odpowiedź. Ale ja mimo wszystko, zanim się pożegnam z widzami, wykorzystam chwileczkę, że jeszcze tutaj jesteś. Miałem kiedyś znajomego z Finlandii, który opowiadał mi, że latem to można w Finlandii siedzieć z dziewczyną albo iść na ryby. Po czym, gdy zapytałem go, co można robić zimą, odpowiedział, no zimą jest gorzej, bo nie można iść na ryby. Czy to prawda? I może tym optymistycznym akcentem zakończmy nasz dzisiejszy program. Dziękuję w takim razie za fascynujące spotkanie. Do zobaczenia. Dziękujemy również państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne programy. Już niestety beze mnie.